Paweł Lisicki, redaktor naczelny do rzeczy w studiu IWTN Polska. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Panie redaktorze, co się dzieje ze światem, który znamy? Ten świat się zmienia na naszych oczach. Coś, w czym się wychowywaliśmy, co było, no można powiedzieć, że dość stabilne, bardziej lub mniej, dziś się zmienia i to zmienia w różnych wymiarach. Co dzieje się z tym światem, który my znamy? Myślę, że z jednej strony można by powiedzieć, że nic nowego się nie dzieje, ponieważ mamy do czynienia z tym, co zawsze charakteryzowało przynajmniej takie chrześcijańskie patrzenie na świat, czyli najkrócej mówiąc, zderzenie sił dobra z siłami zła. I pod tym względem się oczywiście nic nie zmieniło. Ale różnica, gdybyśmy na to chcieli spojrzeć w takich kategoriach bardziej kulturowych, cywilizacyjnych, socjologicznych, to możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze znacznie bardziej określoną, tak bym to nazwał, formułą tego, co ogólnie można by nazwać siłami zła. Co ja przez to rozumiem? Rozumiem przez to, że te siły, nazwijmy to rewolucyjne, te siły, które chcą stworzyć całkowicie nowy porządek, są teraz znacznie mocniejsze i bardziej wpływowe niż kiedykolwiek były w przeszłości. Może dlatego, że spotykają się często z tak słabym oporem. No to zawsze tak jest. Tam, gdzie są dwie siły, jedna ustępuje, jedna się cofa, druga napiera. Tak to wygląda. Jeśli miałbym najkrócej scharakteryzować to coś, co nazywam tą siłą rewolucyjną, czy tą nową siłą, jaki jest jej cel, tak możemy powiedzieć, to powiedziałbym tak, to jest ogół tych działań, czy tych ruchów, których głównym celem jest zastąpienie Boga człowiekiem i sprawienie, że ludzkie prawo, ludzkie wartości, wartości moralne, czy wartości nazywane dawniej wartościami prawa moralnymi, prawa naturalnego, są dziełem człowieka, są skonstruowane i narzucone przez człowieka. I to możemy łatwo zobaczyć, już tak odchodząc z tego abstrakcyjnego poziomu, no na przykład doskonale to widać w przypadku ideologii LGBT, prawda? Tam chodzi o to, żeby zlikwidować w ogóle naturalne pojęcie płci, tak? Żeby zlikwidować w ogóle znaczenie tego związku, jakim jest rodzina, przekazywanie życia, bo do tego to się tak naprawdę sprowadza. Radykalne ruchy feministyczne, radykalne ruchy ekologiczne, to wszystko stanowi tę jedną całość, której radykalne ruchy na przykład proaborcjonistyczne, radykalne ruchy eutanazyjne. Można powiedzieć oczywiście, że w każdym przypadku trochę o inny akcent chodzi, ale zawsze chodzi o to samo, o to, żeby odebrać bezwzględną wartość ludzkiemu życiu, w ogóle życiu, i żeby na nowo skonstruować prawo moralne w taki sposób, żeby ono było wytworzone i stworzone przez człowieka. I czyli u podstaw można powiedzieć, że jest nowy człowiek, nowa antropologia, a przecież tą nową antropologią, tym nowym człowiekiem, tego nowego człowieka dało światu przecież chrześcijaństwo. Tak, tego nowego człowieka dało światu chrześcijańskie. Trzeba pamiętać, że to jest człowiek wizji nadprzyrodzonej. Tak go dało światu chrześcijaństwo. Warunkiem tego nowego człowieczeństwa, to wyraźnie, bardzo wyraźnie widać we wszystkich listach świętego Pawła i w całym Nowym Testamencie, no jest przyjęcie wiary Chrystusa, tak? Nowy człowiek to nie jest człowiek wytworzony, sam siebie człowiek nie wytwarza. To jest człowiek, który przyjmuje wiarę, który idzie za Chrystusem, który staje się, czy co do zasady ma stać się tym adoptowanym dzieckiem, adoptowanym Synem Bożym, tak jak Chrystus był naturalnym Synem Bożym, i w ten sposób dopiero może osiągnąć to właśnie nowe człowieczeństwo. A to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, z tym, co staramy się opisać, to jest właśnie odrzucenie tej wizji chrześcijańskiej. Nie nowy człowiek, który uznaje pokornie swoją podległość, posłuszeństwo i stara się iść za Chrystusem, tylko człowiek, którego sami stwarzamy, prawda? Często bardzo w opozycji do tego człowieka, którego nam dawało chrześcijaństwo. Jest taki bardzo dobry przykład. Myślę, że to jest taki naoczny przykład tego, o czym mówię. W pierwszym i drugim rozdziale świętego Pawła do Rzymian padają takie słowa, kiedy Paweł opisuje, co się stało ze światem, który odwrócił się od Boga, prawda? Mówi o tym, że nawet poganie, którzy nie mieli objawienia, do których nie dotarło objawienie tak, jak to było w przypadku Izraela, sami dla siebie byli pewnego rodzaju prawem, bo w ich sumieniu oskarżały się jedne myśli, a inne broniły. Czyli człowiek, nawet jeśli człowiek nie znał wiary tej, która była oparta na objawieniu danym najpierw Abrahamowi, a potem Mojżeszowi, czy która została przekazana, opisana w Starym Testamencie, wciąż miał miarę moralną w sobie i ta miara moralna, czy to sumienie było tym pierwszym krokiem pozwalającym później właśnie odkryć chrześcijaństwo i odkryć tego nowego człowieka, które chrześcijaństwo przynosiło. No ale dzisiaj, gdybyśmy to przynieśli i zobaczyli to, o czym mówię, to mamy coraz częstsze
coraz częstszą próbę negacji istnienia sumienia i tego głównego aktu sumienia, który jest oskarżenie człowieka w związku z tym, że on popełnia jakiś grzech albo robi złe rzeczy. Grzech w ogóle jest usunięty, prawda? A zamiast zła mówi się nam, że właściwie sumienie i ludzka myśl, czy ludzka świadomość powinna nieustannie się cieszyć i akceptować to, co jest nieakceptowalne. To doskonałym przykładem jest przecież kwestia aborcji, prawda? Kiedy, o ile jeszcze kilkadziesiąt lat temu zwolenniczki czy zwolennicy prawa do aborcji mówili o tym, że to jest, nie wiem, mniejsze zło, albo zło konieczne, albo nie ma innego wyjścia, albo no, że to jest w każdym razie pewna tragedia, ale nie ma innych rzekomo... Dzisiaj to prawo człowieka. No właśnie, dzisiaj jest prawo człowieka i nie powiem, że to zauważy, nie tylko już prawo człowieka, coraz częściej. To nawet była w zeszłym roku w Polsce była taka akcja zorganizowana przez Wysokie Obcasy, dodatek do Gazety Wyborczej, gdzie kilka kobiet pojawiło się z takimi koszulkami, aborcja jest okej, prawda? Ale to nie jest jedyny przypadek. Coraz częściej te radykalne ruchy idą w tę stronę, że trzeba być dumnym z tego, tak? No to jak jest się dumnym, to znaczy, że sumienie nie może działać, tak? Sumienie nas nie może oskarżyć, a jeśli się zdarza, że kogoś oskarża sumienie o to, że popełnia zło, grzech, no to co się robi? Wysyła się go do jakiegoś tam, nie wiem, psychoterapeuty, żeby on wytłumaczył takiej osobie, że to nie chodzi o zło, tylko tam, nie wiem, jakieś rzeczy, które nie zostały z dzieciństwa albo z sytuacji jakiejś społecznej nie zostały przezwyciężone. Czyli krótko mówiąc, to co było istotą takim, albo inaczej, to co było źródłem umożliwiającym dawniej człowiekowi przyjęcie wiary, czyli rozpoznanie moralne i istnienie sumienia, jest, że tak powiem, u źródła zanegowane, bo w sumieniu widzi się właśnie nie ten głos Boga, ten bezwzględny głos Boga, który oskarża człowieka ze względu na zło, które ten popełnia, tylko widzi się w nim jakąś formę, jakiegoś konstruktu społecznego, tak? To znaczy jakiś efekt, to jest ta nadbudowa językiem marksistowskim mówiąc, albo to jest niecałkiem przezwyciężony brak akceptacji siebie, mówiąc takim językiem bardziej psychoanalitycznym. No i to prowadzi do sytuacji, że odcina się od człowieka w ogóle zdolność dotarcia do Boga i ta pycha, która w człowieku tkwi, zostaje ukoronowana, wyniesiona na piedestał. Scharakteryzujmy tego nowego człowieka kreowanego przez świat. Pan już tą charakterystykę czyni w naszej rozmowie, ale gdybyśmy chcieli tak skondensować tą wypowiedź, to jest nowa aksjologia, nowe pojęcie wolności, w ogóle nowe pojęcie człowieka? Nowe pojęcie człowieka i też nowe pojęcie życia, bo to jest bardzo ważne. Zauważmy, że no, czego człowiek nie może zrobić do tej pory i nigdy nie mógł. Po pierwsze, nie mógł sam stworzyć życia, po drugie, nie mógł sobie poradzić ze śmiercią. To są takie dwie, jakby to powiedzieć, dwie granice ludzkiej egzystencji, tak? Natomiast co proponuje w związku z tym ten nowy człowiek, nie mogąc przedłużać życia wieczność? Próbuje doprowadzić do całkowitej neutralizacji życia. Próbuje je zneutralizować, tak? Jakby ono nie było wartością, czyli czymś, co staje obiektywnie wobec nas i czemu należy się pewna postawa, tylko jakby było właśnie, mówię, zostało zneutralizowane, tak jak każdy inny produkt ludzkiego działania. No tak jak sobie produkujemy, nie wiem, kamery, ubrania, stołki, człowiek to może wyprodukować, tak w pewien sposób zaczyna się podchodzić do tego, co jest czymś absolutnie bezwzględnym i co nas powinno wiązać, czyli do ludzkiego życia. I w związku z tym, jeśli to życie przychodzi, pojawia się no, w taki sposób, że ktoś go nie chce, bo mu przeszkadza, no to się je eliminuje, nie nazywając, przy czym bardzo, bardzo ważne, nie mówi się o tym, że to jest życie ludzkie, to mówi się, że to jest jakiś tam, nie wiem, płód, albo jakiś tam, nie wiem, zarodek, albo nie wiadomo co, tak jakby tego nie było. W przypadku ludzi ciężko chorych, albo ludzi, którzy znajdują się w stanie, często są pozbawieni świadomości, albo znajdują się u progu, albo są w stanie nieustannego cierpienia, po prostu pozbawia się ich życia, ponieważ nagle okazuje się, że to życie w momencie, kiedy już nie daje satysfakcji, nie daje przyjemności, bo tak się rozumie życie, no to należy się go pozbyć. Tak jak, no nie wiem, samochód się zużywa, bo koło przestaje działać, rdzewieje, silnik się zaciera, do widzenia, idzie na śmietnik, bierze się nowy samochód. I dokładnie tak podchodzi się do życia. I w pewien sposób, albo w bardzo podobny sposób, to samo podejście mamy w przypadku do tego, co było zawsze, na czym była ufundowana zawsze rodzina, czyli do przekazywania życia. Tak? No co sprawia, że mówimy o małżeństwie? Dlaczego akurat małżeństwo między mężczyzną a kobietą, a nie na przykład między mężczyzną a słoniem, albo między kobietą, nie wiem, a samochodem? Prawda? No właśnie dlatego, ponieważ związek kobiety i mężczyzny przekazuje życie. To jest ta podstawa, która
sprawia, że rodzina była zawsze w ten sposób szczególnie skrojona przez prawo. I co mówią współcześni radykałowie? No mówią właśnie tyle, że nie, możemy dowolnie nazywać. Dowolne związki możemy określać małżeństwem. Na razie jesteśmy na etapie dwóch panów i dwóch pań, ale czysto logicznie do tego podchodząc, nie ma moim zdaniem żadnej granicy, żebyśmy tego nie mogli przesuwać dalej. To mogą być, może być trzech panów i trzy panie, a może być pięciu albo dziesięciu. No mogą też być zwierzęta. Mogą być też zwierzęta, no bo to jak mówię, to wynika z samej logiki. Jeśli uznajemy, że tym, co nas wiąże, nie jest prawo naturalne, czyli to, co się człowiek odkrywa własnym rozumem, badając rzeczywistość i w tym odkrywa tą myśl Boga, która została w pewien sposób, którym tam się pojawia, tylko uważa, że jego jedynym punktem wyjścia jest właściwie własne poczucie, no to kategoria własnego poczucia, jak wiemy, jest czysto arbitralna. Tak? Dla kogoś taki związek to będzie związek, bo czuje się bardziej związany, nie wiem, z psem albo z kotem niż z człowiekiem. No, są niektórzy ludzie, powiedzmy sobie szczerze, że znacznie lepiej czują się w otoczeniu, szczególnie dotyczy starszych pań, nie wiem, 5 czy 10 kotów, niż w otoczeniu człowieka. No więc jeśli naszym kryterium, naszym punktem odniesienia jest wyłącznie subiektywne poczucie, subiektywne przekonanie, z czym nam jest dobrze albo z czym nam jest źle, no to w oczywistości w sposób konsekwencji trzeba będzie doprowadzić do tego, żeby uznać te związki za w zasadzie równorzędne związkom między ludźmi. W ten sposób się to rozwija, ponieważ, jak mówię, żebyśmy nie stracili, wchodząc w te szczegóły, tej rzeczy najistotniejszej, punktem wyjścia dla tego nowego człowieka jest arbitralna wola decydowania o sobie. Ta wola, która jest właściwie nieustanną próbą zaspokojenia swoich własnych, nie wiem, potrzeb, pragnień, swojego nienasycenia. No jeśli to jest kryterium, to jak łatwo zauważyć, to się będzie nieustannie nam rozszerzało. Tak? Będą znikały te granice, które jeszcze wciąż nas wiążą. Tych buntów człowieka w historii świata było niezliczona ilość. No chociażby Homo Sovieticus, to tak być może niektórzy nasi widzowie jeszcze pamiętają, co to oznacza. Ale ja chciałbym zapytać o rolę Kościoła, bo Kościół przynajmniej w ostatnich wiekach jawił się jako pewien stabilizator, jako rzeczywistość, do której zawsze można się było odwołać, zawsze można było wrócić. Nawet kiedy cały świat już szalał i były wielkie burze, to w Kościele można było znaleźć ten spokój. Chciałem zapytać, bo dzisiaj Kościół, zdaje się, wchodzi w fazę pewnych zawirowań. Jak pan widzi jakby genezę tych zawirowań i w którym kierunku to pójdzie według pana? Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że tam, gdzie mamy dwie siły, które się zderzają, jedna się cofa i zostawia miejsca, druga naciera, no to w dużej mierze te sukcesy, jeśli tak można powiedzieć, tych sił rewolucyjnych, to się przejawia najłatwiej to zauważyć w prawodawstwie. To znaczy, można zauważyć, jak w ciągu ostatnich 50 lat praktycznie we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tej chwili też we wszystkich państwach Unii Europejskiej, aborcja jest czymś dopuszczalnym, na różnym oczywiście etapie i w różny sposób. Czasem jest jakiś okres jest dłuższy, czasem jest krótszy, kiedy można ją przeprowadzać, czasem są dodatkowe warunki, ale łatwo zauważyć taką bardzo silnie liberalizującą tendencję we wszystkich praktycznie państwach. To samo dotyczy tak naprawdę kwestii eutanazji, to samo dotyczy tak zwanych małżeństw LGBT i tak dalej. Więc rodzi się pytanie, dlaczego tak się dzieje, prawda? Jak to się stało, że w tylu państwach i w tylu narodach, które przecież mają korzenie chrześcijańskie, które zostały wychowane, niektóre z nich przez Kościół katolicki, inne nie, no bo to są te kraje protestanckie. Zresztą to też jest ciekawe spostrzeżenie, tego typu zmiany najpierw następowały w społeczeństwach protestanckich, później dopiero w społeczeństwach katolickich. To jest też taka obserwacja, nazwijmy to, socjologiczna. No i powstaje proste pytanie, no dlaczego tak się dzieje? Gdzie jest dlaczego ten opór jest tak słaby? Tak? Dlaczego te siły, które odwoływać się, czy do tej pory jakby broniły się przed tym zalewem tej arbitralności ludzkiej, która jest ubrana w szaty tutaj rewolucji, w szaty tego nowego człowieka, dlaczego one się nie bronią, albo bronią się tak słabo? No więc tutaj docieramy do tego punktu, który pan redaktor zapytał, czyli do tego punktu mówiącego o pewnej, nazwijmy to, rozwichrowaniu czy pewnej słabości Kościoła. Ja to nazywam po prostu takim paraliżem. No to można by tak chyba było określić. Jeśli chodzi o... On się szczególnie ujawnia moim zdaniem w ostatnich kilku latach, tak można by było powiedzieć. Znaczy szczególnie dobrze widać to, co nazywam paraliżem. No to się przejawia z punktu widzenia zwykłego, wiernego w bardzo prosty sposób. To znaczy w taki, że osoby obdarzone tym samym
urzędowym autorytetem wypowiadają sprzeczne poglądy i nikt nie wie w związku z tym, który z nich, że tak powiem, jest, to jest ten właściwy pogląd. Tak? To znaczy, tak jak dawniej urząd nauczycielski, sama jego idea i sama zasada była taka, że to był urząd pozwalający katolikowi rozpoznać dobro od zła i wiedzieć, gdzie jest ta prawdziwa nauka słuszna od tej, która jest niewłaściwa i niesłuszna, tak teraz, mając do czynienia z tą kakofonią dźwięków, jeden biskup mówi tak, inny mówi coś innego, prawda? Jeden kardynał... Za Odrą coś jest z grzechem. Tak, za Odrą coś jest z grzechem. U nas jeszcze nie. W Polsce jeszcze nie jest. No, kardynał Miller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, publikuje swoje wyznanie wiary, a inny kardynał Walter Kasper mówi, że to jest, że porównuje to działanie z działaniem Marcina Lutra, prawda? Na różnych poziomach. Czasem dotyczy to kwestii dogmatycznych, czasem dotyczy kwestii moralnych, czasem kwestii społecznych, ale ogólnie można mieć wrażenie tej gigantycznej kakofonii. Więc tak jak mówię, mamy do czynienia z takim, no, z pewną radykalizacją tego kryzysu, ale ja uważam, że źródłem jego jednak są niektóre teksty, powtarzam niektóre, ale jednak albo pewna część rozumienia, która pojawiła się w połowie lat 60. w związku z Soborem Watykańskim II. Dlaczego? Dlatego, bo na przykład w takich dokumentach jak Gaudium et Spes, albo w takich dokumentach jak Dignitatis Humanae, na przykład w Gaudium et Spes pojawia się takie stwierdzenie, że zarówno wierzący, jak i niewierzący mają ten sam cel i tym wspólnym celem jest służba człowiekowi jako centrum i ośrodkowi stworzenia. No, dla każdego katolika od razu łatwo zauważyć, że to zdanie jest bardzo niewygodne. Po pierwsze dlatego, że wydaje się, że do tej pory Kościół zawsze nauczał, że celem ludzkiego działania zawsze jest oddawanie chwały Bogu i to jest Bóg, jest zawsze na pierwszym miejscu, tak? A po drugie, wiemy dobrze i to widzimy wręcz naocznie, że nie jest prawdą, że dla ludzi wierzących i niewierzących tym samym człowiek jest tym samym celem, ponieważ wierzący i niewierzący całkiem inaczej postrzegają człowieka. My, czyli ludzie wierzący czy katolicy, mówiąc o człowieku i jego przeznaczeniu, odwołujemy się zawsze do tego, jak człowiek jest postrzegany w tej idei boskiej, prawda? To znaczy mówimy o tym nowym człowieczeństwie, mówimy o tym człowieku, mając w tyle głowy to wezwanie czy tę misję nadprzyrodzoną, a niewierzący siłą rzeczy nie ma tej wizji, dla niego człowiek, nawet jeśli mówimy o tych ludziach, którzy w dużej mierze dzisiaj dyktują właśnie prawodawstwo, czy decydują o tym, no to w ich wizji człowiek po prostu jest jakąś formą zwierzęcia, nieco może lepiej rozwiniętego niż inny i wszystko, tak? No to jak można mówić o tym, że jedni i drudzy widzą w człowieku ten sam ośrodek i ten sam szczyt? Dla jednych to jest człowiek, którego głównym wezwaniem, misją ma być służba Bogu, a dla drugich to jest człowiek, który sam wszystko stwarza z siebie, tak? To znaczy to samo pojęcie opisuje całkiem inne nastawienie indywid. I ta naiwność, która moim zdaniem, tak to można nazwać, pojawia się w tych tekstach, no w dużej mierze od lat 60. właśnie często sparaliżowała Kościół. Takie przekonanie, że nie ma, że tak jakby w ogóle ten przeciwnik, o którym zaczęliśmy rozmowę, zniknął, tak? Jakby nie było tego przeciwnika rodzaju ludzkiego, który od samego początku próbuje go zwieść, tak? Jakby nie było diabła, jakby nie było tych mocy, z którymi chrześcijanie toczą walkę, co jest w liście do Efezjan dobrze opisane. To znaczy, ta cała struktura świata, gdzie mamy do czynienia ze starciem tych nadprzyrodzonych mocy złych, które próbują człowieka zwieść, tak jakby została gdzieś tak odsunięta i pozostał taki optymizm i skierowanie się ku temu, co świeckie. I niestety to jest ta perspektywa, która w dłuższym czasie no, doprowadziła nas do tego, z czym mamy obecnie do czynienia, czyli z tą sytuacją paraliżu. A czym dla świata zachodu, szeroko rozumianego, dla Europy, czy w ogóle dla cywilizacji zachodniej, która jest ufundowana, na rzeczywistości Kościoła. Czym może się okazać kryzys Kościoła? Znaczy, to jest trochę tak, że to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony duża część tej cywilizacji zachodniej jest ufundowana oczywiście, można by wręcz powiedzieć, używając takiego języka Karla Schmitta, że właściwie wszystkie pojęcia współczesne, polityczne czy filozoficzne to są sekularyzowane pojęcia chrześcijańskie. I rzeczywiście, gdyby tak dokonać takiej historycznej analizy poszczególnych pojęć, no to by się tak okazało, że często to jest trochę tak, że język, sfera pojęć została po prostu od chrześcijaństwa przyjęta, ale również nie tylko, że przyjęta, ale też często bardzo zmodyfikowana. Tak? Tam wszędzie, tak jak mówię, pojęcia są te same czasem, ale treść, która się w nie wkłada, jest całkiem inna. I gdyby tak się zastanowić, co może się wydarzyć z cywilizacją europejską czy zachodnią, gdyby kościoła no, zabrakło, ja mówię, używam tego wyłącznie w kategoriach takich, jak się mówi, takich całkowicie niemożliwych, tak?
mówimy takim językiem, ale zdajemy sobie sprawę przecież, że Kościół zniknąć nie może, że obietnica trwania Kościoła została zagwarantowana przez Boga. Ale używając tego takiej formuły retorycznej, prawda, no co by się stało? No moim zdaniem mielibyśmy do czynienia z tak radykalną formą totalitaryzmu, z jaką jeszcze nigdy w świecie żeśmy się wcześniej nie spotkali. Dlaczego? Dlatego, ponieważ na straży czego stoi Kościół, już pomijając kwestie, nie wiem, religijno-dogmatyczne? No właśnie na straży godności osoby człowieka. Na straży tej niezbywalnej wolności, którą człowiek ma. Na straży sumienia, tak? Znaczy na straży tego, że człowiek właśnie nie jest tylko zwierzęciem, tylko jest bytem, zdecydowanie no, bytem osobowym, kimś, kto jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i kimś, dla kogo Chrystus, że tak powiem, poszedł na krzyż, żeby go odkupić. No to wszystko znika. No i teraz co nam wtedy zostaje? No to jeśli to by nam wszystko zniknęło, te wszystkie podwaliny, no to zostaje właśnie, mówię, człowiek jako pewna forma gatunku ludzkiego i jeszcze człowiek. A wtedy hulaj dusza piekła nie ma. I wtedy mamy taką sytuację, że te wszystkie dążenia opisane przez te różne ruchy radykalne nie mają żadnej bariery, tak? Mogą w pełni się zaktualizować. Weźmy jeden przykład. Zobaczmy, co mogłoby wyniknąć z takiego całkowitego, trochę żeśmy o tym mówili, z takiego całkowitego panowania ideologii LGBT w świecie, który by nie znajdował żadnego oporu. No natychmiast ta ideologia, jeśli miałaby być całkowicie, że tak powiem, uniwersalna, ona przecież do tego dąży, powinna przecież wejść do szkół. No to jest naturalne. Pierwszą rzeczą, którą chcieliby zrobić ci ideologowie, to jest, że tak powiem, zmienić nastawienie młodego pokolenia. Jak młodego? Jak najmłodszego. No bo to wynika z samej idei, tak? To znaczy, jeśli uważamy, że płeć jest to kwestia wyboru i że to, czy człowiek jest mężczyzną, czy kobietą, nie jest dana, nie wynika ze stworzenia przez Boga, nie wynika z natury, tylko jest kwestią własnej decyzji, no to trzeba tak wcześnie zacząć u człowieka rozbudzać to poczucie, że on może wybrać, no jak wcześniej, no właśnie nawet u kilkuletnich dzieci, tak? No trzeba, tak jak powiedziałem, jeśli życie ma być czymś neutralnym, no to trzeba rozbroić to wszystko, co że tak powiem, w co znaczenie życia było w kulturze chrześcijańskiej zapakowane czy opakowane. Trzeba rozbroić, pozbyć się intymności, trzeba zniszczyć wstyd, trzeba zniszczyć troskę drugiego, te wszystkie elementy, które są, jakby to powiedzieć, splecione i otaczają jak pewna zasłona tą wielką wartość, jaką jest przekazywanie życia. No więc sobie łatwo wyobrazić, że zderzając się potem z takim oporem społecznym, a pamiętajmy, że często za tymi ideologiami stoi siła państwa, no łatwo, tak jak mówię, sobie wyobrazić taką totalną próbę podporządkowania człowieka. I dlaczego można powiedzieć o tym, że ona będzie, czy mogłaby iść dalej niż wszelkie do tej pory nam znane? Ponieważ państwo dzisiejsze, biorąc pod uwagę jego stopień, czy jego możliwości kontrolowania obywateli, ma je nieporównywalnie więcej niż kiedykolwiek w przeszłości. Tak? No kiedyś nie było komórek, nie było komputerów, nie było internetu, nie było tych wszystkich elementów, które sprawiają, że państwo może znacznie dokładniej nadzorować i kontrolować wszystko to, co robią ludzie, niż jeszcze 100 czy 200 lat temu. I wystarczy użyć w związku z tym tych wszystkich elementów po to, żeby właśnie narzucić tą wielką inżynierię społeczną i łatwo zauważyć, w jak straszliwej opresji może znaleźć się człowiek. Także nawet bym powiedział z punktu widzenia już nie religijnego, tylko takiego ludzkiego, obrona Kościoła jest po prostu, obrona Kościoła jest obroną prawa, takich podstawowych praw człowieka, tak można było powiedzieć. Mówimy o kryzysie Zachodu, ale panie redaktorze, no świat nie znosi próżni. Tam, gdzie jedni się wycofują, wchodzą inni. I moje pytanie odnosi się właśnie do Europy. Jaka jest przyszłość Europy jako cywilizacji pewnej, właśnie Zachodu, kontynentu. No widzimy te różne ruchy, tam gdzie, nie wiem, człowiek Zachodu jest słaby, tam wypiera go człowiek innych części Głównie muzułmanie wypierają, bo to łatwo zauważyć. To wszystkie badania wskazują, znaczy, co jest też takim no, zewnętrznym przejawem tego kryzysu, o którym mówimy, tak? No bo w sensie religijnym można go opisać spadkiem powołań, tym, że ludzie przestają chodzić do kościoła, że tak powiem, głos kościoła jest już praktycznie albo niesłyszany, albo niebrany pod uwagę. No, jest ileś kryteriów pozwalających ocenić tę sytuację. Jeśli chodzi o sytuację kultury, no takim najprostszym, czy cywilizacji, najprostszym znakiem, najprostszą oznaką jej żywotności jest demografia. Znaczy, no to jest taki, jakby to być papierek lakmusowy, tak? Przykłada się go i widzimy, w jakim miejscu, czy na jakim etapie znajduje się dana kultura czy dana cywilizacja. I jest już faktem, że mamy teraz chyba trzeci rok z rzędu, kiedy liczba narodzeń w całej Unii Europejskiej jest mniejsza niż liczba zgonów.
Bardzo prosty mechanizm. Możemy sprawdzić, jak wygląda tak zwana dzietność, czyli to jest ten współczynnik, prawda, przypadający na jedną kobietę w różnych krajach Unii i on się waha, czasem sięga nawet 1,3. Przy czym trzeba pamiętać, że żeby odtwarzało się społeczeństwo, to musi być minimum 2,1. To jest taki normalny współczynnik sprawiający, czyli to jest liczba dzieci, pamiętajmy, że mówimy o statystyce, bo nie ma 1,1 dziecka nie ma, ale mówimy o statystyce, która sprawia, że społeczeństwo zachowuje swoją, no, swoją żywotność, czyli ta sama liczba ludzi się przychodzi na świat, jak ta, która umiera. Dlatego, dlaczego to jest powyżej 2? Dlatego, ponieważ nie wszystkie kobiety są płodne, nie wszyscy mężczyźni zawierają małżeństwa i tak dalej. No a jeśli mamy, łatwo zauważyć, jeśli w tej chwili to jest często w niektórych krajach europejskich 1,2, 1,3, to mamy do czynienia z gigantycznie, bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem i obumierającym, ponieważ coraz mniej ludzi przychodzi na świat, tak? I kto tę pustkę, no to jak to się dzieje, że ta różnica wciąż nie jest taka duża, albo czasem te dane, jak się patrzy, czysto statystyki nie wynikają, nie wyglądają jeszcze gdzie. No właśnie to wynika z tego, że następuje ogromny napływ imigrantów, ale imigrantów no, nie z krajów kultury katolickiej czy chrześcijańskiej, tylko najczęściej muzułmanów, to po pierwsze. A po drugie, to właśnie w tych imigranckich rodzinach ten przyrost naturalny jest nieporównywalnie większy niż w tych tradycyjnych rodzinach, nie wiem, chrześcijańskich, czy postchrześcijańskich, czy jakbyśmy je nazwali. I o ile ten przyrost potrafi wynieść w tych rodzinach muzułmańskich czasem 5, czasem może 5 dzieci, czasem 6, a nawet i 7, no to w tych postchrześcijańskich, to czasem najczęściej to jest jedno dziecko, prawda? Więc łatwo zauważyć, że jeśli te dwa procesy weźmiemy razem, to znaczy masowy napływ imigrantów i masowy przyrost naturalny w tych rodzinach imigranckich, które już się w Europie pojawiły, a z drugiej strony to obumieranie społeczeństwa zachodniego, jeśli tak można powiedzieć, czy tych tradycyjnych mieszkańców Europy, no to kiedyś te linie się przepną. No to jest dosyć oczywiste i nie ma tutaj żadnego jakiegoś wielkiego odkrycia. No i to jest to, o czym mówimy. Jeśli jedna strona się wycofuje, a druga napiera, prawda, natura nie lubi próżni, więc może się tak okazać, że za jakiś czas, nie znowu tak odległo, obudzimy się w Europie, która będzie miała już całkiem inną twarz, tak? To znaczy to będzie twarz albo z jednej strony muzułmańską, a z drugiej strony właśnie tych różnych radykałów pragnących stworzyć ten utopijny nowy świat. Jaką Europa będzie miała twarz, to pewnie ta przyszłość i to pewnie niedaleka pokaże, a ja bym chciał zapytać o koncert mocarstw, który zdaje się rozpoczął się kilka lat temu. Stany Zjednoczone, Rosja, myślę, że przede wszystkim ten pretendent, o którym wiele mówi się chociażby w polskim internecie, czyli Chiny. Władza, elity tych państw widzą to, o czym my rozmawiamy, widzą te przemiany, które dzieją się, które zaczęły się dziać, widzą, że świat się zmienia i na nowo próbują podzielić ten świat między siebie? No na przykład to, że widzą, to jest moje, to jest oczywiste. Natomiast pamiętajmy, że przynajmniej niektórzy z tych graczy też są obciążeni tymi samymi problemami, o których mówimy. No, jeśli weźmiemy Rosję na przykład, wprawdzie w sensie geograficznym to jest największy kraj na świecie, jest gigantyczny, no ale przecież te problemy, o których mówimy w stosunku do Europy Zachodniej, dokładnie tak samo dotykają Rosjan, to znaczy spadek liczby rdzennych Rosjan czy etnicznych Rosjan, napływ muzułmanów z jednej strony, a z drugiej strony coraz większe przenikanie Chińczyków, które można obserwować na Syberii, w tych wszystkich częściach Rosji, które z Chinami graniczą. To jest też naturalne, że no, Chiny, które mają grubo powyżej miliarda mieszkańców i gdzie cały czas ten przyrost naturalny, mimo prób władz, żeby go ograniczyć, następuje szybko, no to jest naturalne, że ten element, prawda, migracyjny przenika. Ja patrzę w związku z tym, że uważam, że Rosja, szczerze mówiąc, jest takim, no, jakby to powiedzieć, słabnącym imperium, znaczy próbuje za wszelką cenę jeszcze się utrzymać grać w tej grze. Militarnie. Tak, grać militarnie, no, korzystać z tego szantażu, którym są te zgromadzone tam złoża broni atomowej i to jest jej główny atut, ale tak naprawdę nie jest czynnikiem, albo jest w coraz mniejszym stopniu takim aktywnym czynnikiem tego, co się dzieje. Znaczy, zauważmy, że pojawiają się też nowe mocarstwa, które próbują tutaj znaleźć swoje miejsce. Turcja. To jest bardzo ciekawy przykład takiego właśnie
ile Rosja to jest przykładem takiego coraz bardziej słabnącego, właśnie z tych powodów, o których żeśmy mówili, imperium, no to coraz większą rolę zaczyna odgrywać Turcja, ponieważ po pierwsze ze względów ludnościowych, tak, to jest kraj bardzo szybko się demograficznie rozwijający, ze względu na taką ambicję, którą ma obecny prezydent Erdogan, no i ze względu też na, że tak powiem, całkowicie brutalne podejście do innych graczy, jak te nieustanne groźby, że jeśli Unia Europejska nie będzie spełniała jego żądań, to w każdej chwili jest w stanie wypuścić kilka milionów imigrantów, które zaleją Unię Europejską, prawda? No to jest bardzo agresywny, tak bym powiedział, i bardzo zdecydowany nowy gracz. Jeśli chodzi o Chiny i Stany Zjednoczone, to wyraźnie widać rywalizację o to, kto będzie tutaj, nazwijmy tym dominującym mocarstwem. Na razie Stany Zjednoczone jakoś tą pozycję zachowują tego supermocarstwa, czy takiego naczelnego, nadrzędnego podmiotu w tym całym układzie światowym, ale oczywiście pytanie, jak długo się będzie działo. Powiem szczerze, przy wszystkich wadach tego amerykańskiego często krytycznie bardzo podchodzi, no to jednak wizja Chin jako takiego nowego supermocarstwa brzmi dosyć przerażająco, bo często szczególnie w Polsce można powiedzieć, to jest tak, że no byle nie była to Rosja, tak? I tam te Chiny nagle się zaczynają jawić jako taki niemal lepszy potencjalny sojusznik. No, spróbujmy się przyjrzeć tym chociażby z punktu widzenia, nie wiem, wolności religii, jak wyglądają Chiny, prawda? Jak wygląda tam kwestia ideologii, jak wygląda kwestia wolności wyznania, no w tych kategoriach jest państwo nieporównywalnie mniej przyjazne dla chrześcijaństwa i w ogóle dla religii i takich wartości niż te inne, o których żeśmy tutaj wspomnieli, tak? No, sytuacja, w której w kościołach w tej chwili przymusza się Chińczyków, żeby tam wieszali portrety przywódców chińskich zamiast obrazów świętych, gdzie likwiduje się na kopułach kościołów krzyże, żeby nie odznaczały się niczym, gdzie władza rości sobie prawo, żeby narzucać, żeby wybierać biskupów, którzy tak naprawdę mają reprezentować linię partii. No, to są rzeczy, Watykan, zdaje się, poszedł na rękę tutaj. Watykan poszedł na rękę, to uważam, że było dużym błędem, ale pomijając kwestię błędnej polityki Watykanu, no to znaczy to jest tak, że pamiętajmy, że po drugiej stronie właśnie stoi takie przekonanie ideologiczne, że państwo może nad wszystkim panować, oczywiście państwo komunistyczne w tym przypadku i partia komunistyczna, która tutaj chce wszystkich trzymać za twarz i decydować o wszystkim. Mówię tylko o tym w tym kontekście, że żeby w tych Chinach, jak to czasem mam takie wrażenie, że Polacy tak są, no, przecież ta Rosja jest bezpośrednio bliżej i jest takim zagrożeniem, to może Chiny będą jakąś odpowiedzią. No to nie jest dobry pomysł, bo stopień ideologicznego zamordyzmu panującego w Chinach jest jednak czymś zupełnie nie do zaakceptowania. A matka Europa w tym wszystkim, w tym koncercie mocarstw, dużo o tym rozmawiamy dzisiaj, o słabnącym kontynencie, o tym, że Europa kojarzy nam się po prostu z jednym wielkim kryzysem cywilizacyjnym, duchowym zwłaszcza. Jaka będzie jej rola w tym nowym rozdaniu? Będzie podmiotem? No, wygląda na to, że coraz mniej jest Europa podmiotem, dlatego, bo z różnych powodów, myślę, że jednak przede wszystkim dlatego, że ten element takiej przyjemności, takiego w ogóle spoczęcia na laurach, jeśli tak można powiedzieć, stał się rzeczą dominującą. Poza tym jest też kwestia pewnej idei. No, czym miałaby być ta Europa? Europa, jeśli mówimy o Unii Europejskiej, to była odpowiedź tak naprawdę na katastrofę II wojny światowej. Tak? W związku z tym, że II wojna światowa zakończyła się tak, jak zakończyła, czyli straszliwymi stratami ludzkimi, zbrodniami, no to uznano, że trzeba znaleźć jakąś inną formułę, która pozwoli współpracować i lepiej żyć obok siebie różnym narodom europejskim. I uznano też wtedy, tak przynajmniej wynikało to z myśli czy Konrada Adenauera, czy de Gasperiego, czy Schumana, zresztą w jakiejś mierze też to jest ta wizja, którą na pewno wspierał wtedy Pius XII, no bo to są lata 40., 50. XX wieku, no że takim wspólnym podłożem, punktem odniesienia będzie chrześcijaństwo. Znaczy chrześcijaństwo rozumiane przede wszystkim jako pewnego rodzaju
idea, tak? Czyli ideę wolności osoby, godności osoby ludzkiej, prawa opartego jednak na prawie naturalnym, a nie na takiej właśnie pozytywistycznej wizji arbitralnej i ludzkiej, przekonanie, że to będzie stanowiło tę siłę Europy i jednocześnie, że narody, które będą wchodziły w skład tej wtedy jeszcze nie Unii, tylko wspólnoty europejskiej, bo zachowają swoją tożsamość, tak? Tę tożsamość, która jest tą wielką wartością, bo to jest właśnie ta wielka przewaga Europy nad wszystkimi innymi, czyli ta ciągłość historyczna, prawda? Ta pamięć historyczna sięgająca wieków i to wszystko się przecież w Europie uformowało. No i takie były początki. Na koniec jest taki, że mamy do czynienia z coraz bardziej rozbuchaną biurokracją, z coraz bardziej takim rozumieniem Europy w kategoriach właśnie takich świeckich ideologii, tak? Próbą narzucenia Europie tych właśnie różnych ideologicznych pomysłów z Europą, która wymiera, która słabnie, która nie ma przywództwa, która się, jak widać, pokazuje przykład Wielkiej Brytanii, wręcz rozpada. No, trudno sobie wyobrazić, żeby w związku z tym Europa odegrała jakiś czynny udział. No, pomijając wszystko inne, popatrzmy jak na zagrożenie, jakim zawsze dla tożsamości państwa jest masowa imigracja, jak na to próbuje reagować Donald Trump, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, a jak próbują reagować europejscy przywódcy, tak? Znaczy, nie trzeba być może wielkim zwolennikiem, nie wiem, budowy muru na granicy z Meksykiem, choć może nie ma innego wyjścia, ale to jest próba, no przynajmniej walki o zachowanie pewnej spójności tożsamości własnego terytorium. No, a jeśli przywódcy europejscy w obliczu tej gigantycznej fali migracyjnej, właściwie ich pierwszą reakcją było to, że trzeba przyjąć ile wlezie i jeszcze rozlokować wśród innych, no to państwo wtedy rezygnuje ze swojego jednego z najważniejszych elementów suwerenności. No bo po co jest państwo? Państwo jest po to, żeby chronić granice. Tak? Jeśli państwo ogłasza, że my nie jesteśmy zainteresowani obroną granic, ponieważ nie wiemy co zrobić, bo tutaj, prawda, idą te masy ludzi i w związku z tym no to po prostu przyjmijmy im i jakoś to będzie, no to przecież to jest, jak mówię, to jest jakby taka forma w tym sensie publicznego samobójstwa. Ogłoszenie, że nas, ta podstawowa prerogatywa państwa, na której wszystkie inne mogą być zbudowane, czyli ta prerogatywa najbardziej suwerennościowa, nas w zasadzie nie interesuje, bo my nie wiemy, co z tym zrobić, nie potrafimy sobie z tym poradzić. Problem chyba jest głębszy, bo część społeczeństwa to kupuje, przyjmuje. Część społeczeństwa kupuje, choć pamiętajmy jeszcze, że mamy do czynienia też, no, dlaczego społeczeństwa kupują rzeczy, które w dłuższej perspektywie mogą być dla nich niekorzystne. Tak? Arystoteles kiedyś dawno temu powiedział, że zdrowy rozsądek to jest taka rzecz, która jest najbardziej równomiernie rozprowadzona i dlatego demokracja jest najlepszym ustrojem. Oczywiście inaczej rozumiał demokrację Arystoteles, najinaczej my ją rozumiemy, chociażby dlatego, że tam ta liczba uczestników była nieporównywalnie mniejsza, bo nie było demokracji masowej i powszechnej. Ale zasada była taka, że przyjmujemy założenie, że ludzie kierują się zdrowym rozsądkiem. Zdrowy rozsądek pozwala im w związku z tym często dokonywać roztropnych wyborów i w związku z tym wybierać te władze, które najlepiej służą interesowi publicznemu. No, takie jest założenie. No tylko, że to tak dobrze brzmi, pod warunkiem jednak, że ten zdrowy rozsądek często nie jest spętany czy to polityczną poprawnością, czy jednak, i tutaj jest bardzo ważny czynnik tego, czy ludzie wyrabiają sobie zdanie na temat rzeczywistości dlatego, bo się posługują zdrowym rozsądkiem, czy dlatego, że obraz tej rzeczywistości jest do nich przekazywany za pośrednictwem mediów. Tak? I wystarczy w związku z tym użyć na dużą skalę tej medialnej inżynierii społecznej, żeby społeczeństwo całkowicie, albo żeby ludzie całkowicie zmienili swój pogląd. Za każdym razem większość tych ludzi cały czas uważa, że myślą po swojemu, albo że wybierają tak, jak im się wydaje, a nie zauważają bardzo często, że duża część tych wyborów to jest kwestia pewnej skutecznej manipulacji dokonywanej przez tych, którzy mają wystarczająco dużo władzy i wystarczająco silną pozycję, żeby innym ten swój pogląd narzucić. I w związku z tym te społeczeństwa, jeśli jest tak, że duża część elit zachodnich ma pewien projekt polegający na tym, że trzeba stworzyć nowego człowieka, nowe społeczeństwo, społeczeństwo, w którym religia będzie gdzieś całkowicie na marginesie, gdzie powstanie jakiś nowy Europejczyk, który
będzie zerwie, czy przetnie swoje korzenie, korzenie, które miał z przeszłości i powstanie wszystko na nowo, no to ten projekt, jeśli ten projekt próbują narzucić ogółowi, no to ludzie często nie widzą, że on jest dla nich szkodliwy, tylko się opowiadają za tym, bo on jest dobrze opakowany, tak, bo przychodzi do nich w postaci całej masy, nie wiem, 10 profesorów i każdy z tych 10 profesorów powie, że tak trzeba i nie ma innego wyjścia, a jeszcze pojawi się kilku radykałów, którzy powie, że jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to znaczy, że musi wyraźnie nad sobą popracować, bo to znaczy, że jest albo tam, nie wiem, ksenofobem, albo nacjonalistą, albo ma jakieś tam nieprzetrawione urazy, albo tam całą masę innych rzeczy. I nagle się okazuje, że ta pochwała demokracji, ta publiczna pochwała demokracji ma się często nijak do faktycznie podejmowanych potem przez społeczeństwa decyzji, a nawet pojawia się niestety coś, co ja często dostrzegam w takich rozmowach i co było zawsze takim charakterystycznym znakiem ustroju komunistycznego, dwójmyślenie. To znaczy ludzie inaczej się zachowują publicznie, co innego mówią, kiedy wiedzą, że są słyszani albo że mogą być, ktoś może ich wysłuchać, a całkiem inaczej w jakimś wąskim kręgu domowym, prawda? Kiedy w domu mogą powiedzieć, o nie, ci imigranci to zaleją nas i państwo zostanie zniszczone, ale jak ta sama dokładnie osoba musi zabrać głos publicznie, to ja mówię, nie, to fantastyczny pomysł, otwierajmy się jeszcze bardziej cudownie, to jest przyszłość, tak musimy, nie wolno mieć żadnych wątpliwości. No to jest niestety również oznaka tego, o czym tutaj mówię, czyli tego parcia, tej presji wywieranej właśnie przez ten świat medialny, przez tą bańkę medialną, która ludziom wtłacza do głowy pewne postawy i oni wiedzą dobrze, że tak trzeba mówić, tak trzeba się zachować, bo jeśli nie, to zostaną za to ukarani. I oczywiście w taki sposób, że nie wiem, pójdą do więzienia, ale że na przykład stracą przywileje. Albo że zacznie się na nim, nie wiem, krzywo patrzeć, albo że stracą pracę, albo szansę na pracę. Przecież tak działa, to są inne mechanizmy niż te brutalne, dawne, które znamy z przeszłości, ale równie skuteczne. Panie redaktorze, podsumujmy naszą rozmowę. Stary, nowy człowiek wpatrzony w siebie, kryzys Kościoła, kryzys duchowy Europy, koncert mocarstw, inne kultury, cywilizacje, które mają się całkiem dobrze i patrzą na Europę i być może chcą właśnie w Europie, z Europą wiązać swoją przyszłość, w tym wszystkim Polska. Ja absolutnie zdaję sobie sprawę, że otwieram nową dyskusję. Natomiast chciałbym pana poprosić o odpowiedź na pytanie, jak w tym wszystkim, co w tym wszystkim, jaka jest rola Polski, co w tym wszystkim robi Polska? To właśnie, musielibyśmy otworzyć bardzo długą osobną rozmowę na temat Polski. Ja powiedziałbym tak, w Polsce mamy do czynienia cały czas z tymi siłami, które tutaj żeśmy starali się jakoś opisać, to one też tak samo toczą walkę w Polsce. Na razie, na szczęście, jest tak, że ta siła rewolucyjna albo ta, która dąży do tego przewrotu i tego stworzenia nowego człowieka, w Polsce jest jeszcze wciąż stosunkowo słaba. Ja widzę, że to można zauważyć właśnie wśród różnych ruchów feministycznych. Kilka przykładów takich działań skrajnej lewicy w Polsce. No to wszystko jest, ale wciąż to jest ta mniejszość. Tak? Wciąż jeszcze jest, to nie jest tak, że te grupy, czy ten sposób myślenia zwycięża, czy jest u progu zwycięstwa. Natomiast jest pytanie drugie, na ile Polska odgrywa taką rolę, którą moim zdaniem mogłaby odegrać, gdyby wśród rządzących w tej chwili w Polsce polityków, którzy przecież oficjalnie nawiązują do tradycji chrześcijańskiej, mówią o tym dużo, no było znacznie więcej śmiałości i odwagi. No prosta rzecz, Polska mogłaby być tym państwem, które bierze na siebie rolę trochę takiego obrońcy tych zasad chrześcijaństwa, o których żeśmy mówili, tak? Występuje w roli tego głównego, tej głównej ostoi, tego głównego promotora, tego sposobu myślenia, który z zachodu Europy wyparował. Brakuje nam odwagi? Brakuje nam odwagi, znaczy ja nie wiem, czy to jest kwestia odwagi, czy to jest niestety takiego fałszywego pragmatyzmu. Znaczy może jest też tak, że u jakiejś części polityków zwyciężyło przekonanie, że wszystko zostało rozstrzygnięte, wielka walka kulturowa została zakończona, nie ma co wierzgać przeciwko Ościeniowi. Prędzej czy później Polska i tak zostanie poddana temu samemu walcowi politycznej poprawności, któremu zostały poddane inne państwa. Więc w zasadzie no, trzeba, nie wiem, zachować to, co jest i cieszyć się z tego. To jest
oczywiście droga donikąd. Znaczy, to jest droga ku przepaści, to jest podążanie dokładnie tą drogą, którą podążyły różne inne europejskie prawice, które, że tak powiem, rezygnując z tej swojej części ideowej, z tej walki o uformowanie własnego świata, pogodziły się z tym, że musiałyby się coraz bardziej cofać. Tak, krok po kroku, aż się okazało, że w ogóle ich nie ma. W ogóle przestały istnieć jako samodzielne byty. Przepraszam, ale co wobec tego, jaka jest alternatywa? Sztandary w dłoń i husaria? No nie, niekoniecznie husaria i sztandary w dłoń. Mamy przykład, moim zdaniem, państwa mniejszego i słabszego od Polski, który na przykład mamy przykład Węgier, który ja uważam, że to jest właśnie dobry przykład tego, co mogłaby robić Polska na większą skalę. Dlaczego na większą? No bo Węgry są znacznie mniejsze i słabsze. Co więcej, społeczeństwo węgierskie jest znacznie bardziej sekularyzowane niż polskie społeczeństwo. I zauważmy, jak doskonale premier Orban potrafi wziąć te właśnie te sztandary chrześcijańskie, jak ich potrafi użyć również politycznie. Bo ja nie mam złudzeń, znaczy nie twierdzę, że Polacy powinni być jakimiś właśnie idealistami, którzy rzucają się sami, przegrywają. Nie, no, to jest trochę tak, że będąc takim, nazwijmy to, heroldem czy obrońcą tego tradycyjnego chrześcijaństwa, tak naprawdę pozycja państwa, moim zdaniem, wtedy rośnie, a nie słabnie, bo wtedy wiemy, z czym je w ogóle utożsamiamy, prawda? Nie wstydzimy się tego, że inni nas tutaj atakują, że to jakiś straszliwy fundamentalizm, no, atakują, to dobrze, no, a my, prawda, robimy swoje i potrafimy użyć też tych samych mechanizmów w stosunku do nich, tak? Dlaczego mamy na to patrzeć jako na rzecz przegraną? A to wymaga też pewnych śmiałych decyzji, na przykład wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Dlaczego polski rząd, który do tej pory, czyli w 2015 roku, kiedy dyskusja miała miejsce, tak często ją krytykował. To jest ta konwencja, która tak naprawdę ma w zapisach walkę z tradycyjnym modelem rodziny, hierarchii, posłuszeństwa. Dlaczego tego nie wypowie, prawda? No, na razie to rząd przyjął trochę taką zasadę, że ona jest, ale go nie wiąże. I to jest, jak mówię, to jest właśnie ta postawa takiego, no, przeczekamy, albo i tak się nie da, więc zobaczymy, co będzie. Dlaczego się nie da? No może właśnie trzeba wypowiedzieć. Tak? Dlaczego nie próbuje się użyć metod prawnych, legalnych, żeby przygotować znacznie lepszą formę obrony, nie wiem, polskich szkół przed tą ideologią LGBT? No przecież to wszystko jest możliwe. Tak? Znaczy, dlaczego mamy do czynienia z masowymi profanacjami w Polsce najważniejszych polskich symboli religijnych i prokuratura raz po raz twierdzi, że nie jest w stanie wszcząć w tej sprawie śledztwa, nawet jeśli dysponujemy odpowiednimi przepisami prawnymi? Tak? No, dlaczego nie jesteśmy w stanie w związku z tym, dlaczego my, no, dlaczego ci, którzy za to odpowiadają, podchodzą do tego w taki sposób bierny, wycofany i dlaczego jest takie gigantyczne poczucie, myślę, że u wielu Polaków bardzo silne, no jak to jest, mamy rząd, czy mamy ludzi, którzy się przyznają bardzo mocno do pewnych wartości i wielu z nich rzeczywiście mówi to i robi to na pewno szczerze, ale w sensie takiego oprzyrządowania prawnego i takiej obrony przed tą zalewającą Polskę rewolucją, to wygląda to, powiedzmy sobie, bardzo tak sobie, tak? Nawet nie zrobiono takiej rzeczy, która wydaje mi się rzeczą bardzo ważną, nie wprowadzono ustawy, która by zmusiła te organizacje czy te grupy, żeby ujawniły źródła swojego finansowania, tak? W dużej mierze jest to finansowanie pochodzące właśnie z ruchów ideologicznych z Unii Europejskiej czy z innych państw zachodnich. Przynajmniej byśmy wiedzieli, tak? Znaczy byśmy wiedzieli, że te rzekomo spontaniczne protesty w obronie rzekomo uciskanych osób LGBT, no to one nie płyną tak z serca i z poczucia autentycznego, ktoś za to płaci zwyczajnie, tak? I ktoś wymaga, żeby takie rzeczy w Polsce się działy. No więc wydaje mi się, że to jest wszystko, miejmy nadzieję, cały czas wyzwanie, przed którym obecne polskie władze stoją i oby, że wiem, szybko sobie z tego zdały sprawę, nim będzie za późno, prawda? Nim się okaże, że przeciwnik jest tak silny, że rzeczywiście nie będzie już jak się opierać. Czy poradzimy sobie z tym kompleksem ubogiego krewnego, to pewnie wcześniej czy później, a pewnie wcześniej się przekonamy. Jak będzie wyglądał świat za 5 lat, panie redaktorze? Znaczy, ja poświęciłem jedną książkę, powieść Epoka Antychrysta, poświęciłem temu, jak będzie świat wyglądał za 200 lat, a w innym swoim opowiadaniu za 2 lata, więc tak pomiędzy, rozumiem, te 5 lat jest umiejscowione, jak będzie świat wyglądał. Nie chcę być tutaj prorokiem, bo ludzie, którzy prorokowali, się często myli i często jest też tak, że różne rzeczy tak trochę z boku przychodzą, że my sobie snujemy, mamy swoje modele, wydaje nam się, że świat będzie podążał w taką stronę, a nie w inną, a nagle się coś dzieje, to się zmienia. Natomiast gdybym miał patrzeć na to
tak na zimno i opierać się wyłącznie o te dane, którymi teraz dysponujemy, to powiedziałbym, że niestety te siły rewolucyjne, jeśli tak można powiedzieć, no, raczej będą rosły w siłę. Tak? Jeśli brakuje, mówiliśmy trochę o tej sytuacji Kościoła, no, to znaczy jeśli Kościół, jeśli papieże w tym przypadku nie pełnią takiej roli, jaką pełnili przez całe dzieje Zachodu. No, przecież na przykład kto organizował wszystkie krucjaty? Znaczy, nie w sensie takim, że tam dostarczał wojsko, ale kto był duchowym patronem? No, od samego początku było to papiestwo. Tak? Od XI wieku do wieku, tak naprawdę przełomu wieku XVII-XVIII, papieże stali na czele tej obrony Europy przed zalewającymi Europę wojskami muzułmańskimi czy wojskami islamskimi. Czyli byli tymi właśnie, którzy przynajmniej w sensie takim duchowym stanowili ten opór. Prawda? No, kto bronił świat chrześcijański czy świat katolicki przed różnymi prądami masońskimi, liberalnymi, które rozpowszechniły się w XIX i XX wieku? No również papieże. No, jeśli papieże chcą zrezygnować z tej funkcji, z tej roli i raczej starają się, że tak powiem, no, zawrzeć pokój czy raczej dialogować z tym światem, niż być w stanie mu się przeciwstawić, no to jestem pełen po prostu złych przeczuć. Paweł Lisicki, redaktor naczelny do rzeczy, był gościem IWTN Polska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.